Dzień dobry Państwu, Paweł Bobołowicz. Dmytro Antoniuk, dobrodnie. Teraz trochę inaczej niż te relacje, które być może część z Państwa widziała w ciągu ostatnich miesięcy, bo nie jesteśmy gdzieś w terenie, nie jesteśmy gdzieś na Ukrainie, ale jesteśmy w siedzibie Instytutu Polskiego, tej instytucji, tej polskiej instytucji, która bardzo wspomogła naszą akcję Pamięć w czasach zarazy, rok 1920. Tak, i ta e, dopomoga posiadała się w... Травні місяці цього року і треба згадати ще попереднього пана директора польського інституту в Києві, пана Мушеловича, якому ми теж дуже дякуємо за те, що він всіляко допомагав нашій акції. świetna ciągłość instytucjonalna i w czasach i dyrektora Bartosza Musiałowicza i obecnego dyrektora Instytutu Roberta Czerzewskiego, to Instytut właśnie pomógł nam w tym bardzo ważnym elemencie naszej akcji, mianowicie w kupnie zniczy, które stawialiśmy na grobach Polaków i Ukraińców, polskich i ukraińskich żołnierzy, którzy walczyli z bolszewikami w 1920 roku na tym szlaku ukraińskim. Zarówno w czasie tej pierwszej ofensywy kijowskiej, kiedy został wyzwolony Kijów spod władzy bolszewickiej, ale też niestety na tym szlaku powrotu, wycofywania się przed bolszewikami i znowu kolejna ofensywa, która ostatecznie zakończyła wojnę 1920 roku i z polskiego punktu widzenia zwycięską wojnę 20 roku. Ну і е, якщо говорити про ці лампадки, то треба згадати, що в кожному з тих місць, які ми відвідували, ми ставили їх чотири, запалювали е, тобто е, синьо-жовта і біло-червона. І якщо е, забігаючи наперед, сказати, що ми вже підготували інтерактивну. Мапу в гуглі цих місць, які від 11-го числа зайшовши на лінк, який тут буде, можна буде побачити. То цих місць набралось рівно 100 місць пов'язаних з 1920 роком, і можна собі порахувати, скільки ми витратили поставили, запалили лампадок в цих місцях. tak, no, zapaliliśmy, st w stu miejscach zapaliliśmy te znicze w barwach narodowych Polski i Ukrainy. W stu miejscach pamięci, ale w stu miejscach też w jakiś sposób związanych z dwudziestym rokiem, bo dotarliśmy i do tego najdalszego punktu na Ukrainie, gdzie byli Polacy i Ukraińcy do miasta Oster, Oster, a które jest już na lewym brzegu Dniepru. Byliśmy w tak niezwykłym miejscu jak Czarnobyl, które przecież zazwyczaj kojarzy się przede wszystkim z katastrofą z 1986 roku, ale to miasto wyzwolone w wyniku walk na Prypeci Rzecznych, walk naszych jednostek wodnych, desantu rzecznego, ale też między innymi przy udziale ukraińskich partyzantów. Ale no Dmytro wspomniał, że jest 100 tych miejsc, ale ogółem, żeby do nich dotrzeć, bo przecież nie raz jeździliśmy w różnych, czasami większość tej trasy Dmytro pokonał sam, ale też byliśmy w miejscach pamięci w Polsce w tym czasie, ale ogółem pewnie gdzieś przejechaliśmy ponad 7 tysięcy, a może więcej, za 8 tysięcy kilometrów. Tak, myślę, że gdzieś blisko 8 tysięcy kilometrów. I e, jeśli też wrócić do geografii, to to jest od Ostra e, na Czernigowszczynie i Czernobyl na północy. E, Oster to to wychodzi z północnego wschodu, północny Czernobyl do Wapniarki. На півдні Вінницької області і до кам'яня Каширського, майже на кордоні з Білорусією, недалеко від Бреста, і до містечка Добромель на Львівщині в Бескидах, в Бещадах польських. Tak, to no niezwykłe rozłożenie geograficzne tych wszystkich miejscowości, ale też niezwykłe wspomnienie całego tego sukcesu polsko-ukraińskiego przeciwko bolszewikom w dwudziestym roku, bo przecież ta miejscowość na tym południowo-wschodnim obrzeżu, do której dotarliśmy, czyli Wapniarka, Wapniarka, kojarzy się z... może ona się tak powszechnie nie kojarzy, ale my już o tym wiemy. To miejsce, gdzie było lotnisko, skąd startowali startowały samoloty, które właśnie wspomagały ofensywę kijowską w dwudziestym roku i tam żaden samolot nie został zestrzelony. To był olbrzymi sukces polskiego lotnictwa, a w tych walkach przecież na ziemi brali udział też Ukraińcy. Kamień koszelski no miejscowość szczególnie mi bliska, bo tam urodził się mój tata i mieszkała moja rodzina. Ale to też ważny element tych walk, bo zagon jest to jeden z elementów tego zagonu na Kowel, tych walk, które już były w tej drugiej końcowej, czy właściwie trzeciej końcowej fazie w 2020 roku, które z, 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 zakończyły się no, pokonaniem po prostu bolszewików, chociaż niestety nie niepodległością dla, dla Ukrainy i Dobromilk, o którym powiedział Dmytro też ciekawa miejscowość, bo to już tych po ukraińsku nazwanych Beskidach, ale w, w tej nazewnictwie, które funkcjonuje w Polsce to Bieszczady, tylko po ukraińskiej stronie granicy i tam też jest to wspomnienie 20 roku, do którego dotarliśmy, no ale oczywiście po środku to mnóstwo miejsc z tych, które przypominają i te wielkie, potężne historie wspólnego chwały oręża Polski i Ukrainy, ale też te tragiczne rozdziały, gdzie walki kończyły się krwawym, krwawym po, po prostu czasami krwawymi po, porażkami o tych żołnierzach też pamiętaliśmy. No i też trzeba podkreślić, że idzie się nie tylko pro miejsca powiązane z wojskiem polskim, a też z armią Armią UNR i takich miejsc nabrało się cie mało. Ja myślę, że gdzieś z 20, a nawet 30, to Одна третина від ста місць пов'язаних з 1920 роком. Вона є згадки вшанування пам'яті українських воїнів, офіцерів, солдатів, які полягли боронячи наш спільно, наш наш край. Jak zaczynaliśmy naszą akcję, to był właściwie ten taki bardzo ciężki moment pandemii na przełomie kwietnia, jeszcze w kwietniu, a później w maju. I nie widzieliśmy czy w ogóle uda się upamiętnić polskich i ukraińskich żołnierzy, sojuszników 1920 roku na tym szczeblu najwyższym, na tym szczeblu państwowym. Po prostu baliśmy się, że jak tak będzie szybko się poszerzała pandemia, to po prostu ten temat w jakiś sposób może, może zniknąć. Tak się całe szczęście nie stało. Nasza akcja była jedną z Wielu akcji, które, które trwały w, w ciągu tego 2020 roku. Trzeba wspomnieć płomień braterstwa, przepiękna akcja polskich i ukraińskich harcerzy, polskich harcerzy, ukraińskich płastunów, którzy po prostu zapalili tam w 15 sierpnia zapalili znicze na polskich i ukraińskich mogiłach. Trzeba przypomnieć, że w tym roku został też uczczony generał Bezruczko w Polsce. Jego imię jest, patronuje skwerowi w Warszawie. Tablica Bezruczki też znalazła się, została osłonięta na Ukrainie w miejscu jego, jego urodzenia. Więc no, tych wydarzeń z 20 rokiem okazało się, że jest wiele, dużo, a, ale my się cieszymy, że, że jednak ta akcja, która zrodziła się w głowie Dmitra Antoniuka, ukraińskiego dziennikarza, a, który właściwie no, nie może pochwalić się wielkimi polskimi korzeniami, gdzieś tam w, ta, ta, w tej legendzie rodzinnej ta krew Polska się w pewnym sensie pojawiła, ale to nie zdeterminowało tego pomysłu o akcji, to po prostu zdeterminowało to, że jest to obywatelski obowiąz obowiązek. Ukraińca i Polaka. I dlatego to zrobiliśmy, bo byliśmy na Ukrainie w tym czasie. Było to realne. I mieliśmy poczucie, że jadąc i zapalając tam znicze, robimy to w imieniu tych, którzy niestety ze względu na pandemię, ze względu na różne problemy, nie mogą przyjechać w tym roku na, na Ukrainę. Udało się to zrobić. Ale w Polsce też byliśmy oczywiście. I w Warszawie, byliśmy w, w Lublinie, w tych miejscach, gdzie są pochowani petklurowcy, polscy sojusznic, sojusznicy, polskiej armii z 20 roku. O ich wspominaliśmy i będziemy jeszcze wspominać. Ну так і якщо вже Павел сказав про мої польські коріння, то він теж має українські. А тому у нас повна так повний такий мікс. Я вважаю, що так і має бути насправді. Uh, і теж я дуже дякую Павлові, бо я не міг проїхати поїхати до Польщі, але він був 15 серпня в якраз в Польщі, в Варшаві, і там були чудові, чудові урочистості пов'язані присвячені сот со, 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 сотій річниці Союзу Пілсульської Петлюри. І теж я дуже дякую за те, що. Uh, зараз uh, могили українців на в цвинтарі на волі. Uh, вони повністю відновлені, про них дбають, і те саме зараз на українському цвинтарі військовому в Любліні. І наскільки я знаю, є теж пам'ятник пам'ятні знаки в ne, замості uh, і однов'язни цвентаж в певні так. Так що ми дуже радіємо тому, що ми змогли долучитися в якійсь мірі до, до, до цих урочистості, хоча, хоча, наша оригінальна ідея полягала на тому, щоб проїхатись трамваєм від Пущі Водиці під Києв під Києвом в формі війська Польського і УНР з 1920 року на Хрещатик. І там зустрітись теж уже з реальними солдатами української і польської армії, які би вшанували цей союз і цей парад перемоги 9 травня 1920 року. Але так не сталося, що ж ми були там самі, але ну, ми все ж таки вшанували те, що варто і треба було б вшанувати. 9 maja tego roku 2020 zabiły dzwony, przypominając setną rocznicę Parady Zwycięskiej, Parady Wojsk Polskich i Ukraińskich w Kijowie w 1920 roku. I zabiły te dzwony od Dniepru przez całą Ukrainę. Dziękujemy wszystkim księżom, wszystkim prawosławnym kapłanom, grekokatolickim kapłanom, którzy do tego się włączyli. Zabrzmiały od stolicy ukraińskiej do stolicy polskiej, bo zabrzmiały też w Kościele Świętego Krzyża, w Warszawie i brzmiały drugi raz 15 sierpnia. I to naprawdę niesamowicie wzruszające momenty, kiedy mieliśmy świadomość, że biją te dzwony właśnie w tej intencji, we wspomnieniu tego wielkiego czynu z 20 roku. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą akcję. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Instytutowi Polskiemu i dyrektorowi Robertowi Czyrzewskiemu. Tyle rzeczy wymyślił w czasie tej akcji Dmetro Antoniuk. Tyle niesamowitych niezwykłych miejsc mnie zabrał, o których nie miałem nawet pojęcia, że są. To teraz ja coś wymyśliłem. Państwo zobaczycie ten film 11 listopada, a ja myślę, Dmytro, że my 11 listopada co prawda nie w mundurach, bo musieliśmy je oddać. Ale wsiądziemy w tramwaj i pojedziemy do Puszczy Wodycy i wrócimy z Puszczy Wodycy. No nie na chreszczatek, bo się nie uda pokonać takiej historycznej trasy, ale dojedziemy do kontraktowej Płoszczy. Taka moja propozycja na najbliższą środę wtedy, kiedy Państwo będziecie oglądali nasz. Це наші розмови. Ми ще приїдемо трамваєм. Приймається добре. І запрошуємо дивитись на цей лінк на нашу зроблену нами цю інтерактивну мапу. E, вона буде в обидвох мовах в язику польським і українською мовою. E, там є просто клікайте на це місце, і там з'являються фотографії e, в більшості випадків. Це не одна фотографія, а кілька. І там короткий опис цього місця, тобто там будуть теж ці координати, за якими можна буде це місце знайти. А навіть якщо там щось буде не так, то є фотографія, і ви можете точно знайти це місце абсолютно. У нас, коли ми шукали часто, так бувало, що коли ми шукали таких місць, то... Траплялося, що ми витрачали дуже багато часу, щоб знайти це місце, але все ж таки його знаходили. Слава Богу. Klikajcie Państwo w tą interaktywną mapę, zobaczcie te miejsca, zobaczcie zdjęcia, które zrobiliśmy bezpośrednio na tych miejscach. Na wielu z nich zobaczycie właśnie te znicze, które tam zapaliliśmy. Wirtualnie możecie odwiedzić te, te miejsca, ale być może kiedy już skończy się pandemia i ruszycie na Ukrainę, to zobaczycie, tam są wskazania GPS i one Was poprowadzą do tych miejsc pamięci 1920 roku, miejsc związanych też z Sojuszem Piłsudski, Petlura. I serdecznie witajmy z Dniem Niezależności Polski. Tak jest. Trzymajmy się wszystkiego najlepszego w tym przepięknym dniu niepodległości, święcie niepodległości Polski.